Bardzo się cieszę z tego, że zakończyliśmy ten fazę play-out w trzech meczach. Jest to dla nas o tyle istotne, że mamy przed sobą rozgrywki turnieje półfinałowe Mistrzostw Polski Juniorów. Bardzo ciężki turniej, dlatego chcieliśmy mieć już taką czystą głowę i móc koncentrować się tylko na juniorach. Tutaj warto zauważyć, że można podzielić ten sezon na dwie takie części. Pierwsza część, gdzie graliśmy praktycznie prawie samymi juniorami. No, był Jędrzej Kasper Woźniak, który jeszcze z tego wieku juniora no, może wyrósł rocznikowo, ale jeszcze nie mentalnie. Dlatego też został na ten sezon i tam popełniliśmy dużo błędów, dużo nam punktów uciekło, w szczególności w meczach z Grodziskiem. My też nie podejmowaliśmy walki w trudnych momentach w meczu z Rząśnią, gdzie mogliśmy te mecze inaczej rozwiązać, w szczególności szkoda mi tych dwóch meczów z Grodziskiem i meczu ze Spałą, bo tak jadąc na ostatnią kolejkę do Łęczycy bylibyśmy spokojni grania w playoffach. W drugiej części dołączył do nas Damian Zygmunt, więc dużo doświadczenia na środku siatki, uspokoiła się nasza gra, zaczęliśmy lepiej grać blok obrona. Też nasi środkowi młodzi, w szczególności mamy też chłopaków rok młodszy, którzy mogą Damiana czerpać i na przyszły rok do juniorów te doświadczenie też jego do swojej gry wnieść. To też zaważyło, że nasza gra zaczęła wyglądać lepiej. Zaczęliśmy marzyć po kolejnych zwycięstwach o playoffach. W ostatnim meczu no, nie pojechaliśmy w pełnym składzie. Nie podjęliśmy walki też w Łęczycy i to było trochę najsłabsze, dlatego po tym meczu miałem dużo obaw, jeżeli chodzi o playouty z Ozarkowem. Ale tak jak wspomniałeś, po pierwszym meczu, który wygraliśmy 3-2, już jakoś poszło i dzisiaj naprawdę gra mogła się podobać.